przychodzi Ci do głowy, kiedy słyszysz słowa zadbaj o siebie. Dzisiaj chcę swoje słowa skierować szczególnie do kobiet, ponieważ to my mamy największy problem z tym tematem. Co przychodzi Ci do głowy, kiedy słyszysz zadbaj o siebie? Przeciętna odpowiedź większości kobiet dotyczy dbania o swój wygląd zewnętrzny. Tego, żeby pomalować sobie paznokcie, zadbać o swoje włosy, pójść do fryzjera, ładnie się ubrać. Często to rozumiemy przez dbanie o siebie. Ja chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że dbać o siebie to znacznie więcej, a jest to jeden z pierwszych obowiązków każdego z nas. Nie tylko kobiet, ale również mężczyzn. Bo tak jak powiedziałam, to my mamy większy z tym problem, natomiast większość mężczyzn, podejrzewam, że nawet nie myśli o tym w ogóle, że to słowo zadbać o siebie niekoniecznie przychodzi im w ogóle do głowy. Jak można zadbać o siebie i dlaczego jest to tak ważne? Może pojawiła Ci się taka myśl, jak to zadbać o siebie? Przecież to jest egoizm, jeżeli ja będę non-stop myśleć tylko o sobie, jeżeli będę się skupiać tylko na tym, co jest dla mnie ważne, żebym ja była szczęśliwa. Przecież to jest niechrześcijańskie, nie powinnam się tak zachowywać, powinnam dawać innym. No to chcę Ci powiedzieć, że jeżeli masz dawać i dawać innym, to musisz mieć dać. Z czego? Po prostu. Musisz sam być napełniony dobrymi rzeczami, żeby móc później z tego skarbca wydobywać skarby i piękne rzeczy i dawać innym ludziom. I dlatego jest to tak ważne, żebyśmy dbali o siebie, dbali o to, co się dzieje z nami, żebyśmy czuli się szczęśliwi, wypoczęci, żebyśmy czuli, że jesteśmy w dobrym punkcie w naszym życiu, żebyśmy czuli się spełnieni i żebyśmy czuli, że jesteśmy pełni życia, bo dopiero wtedy możemy z tym wszystkim pójść do innych osób. Jeżeli Ty nie będziesz dbał o siebie, czy dbała o siebie, to będziesz wisieć emocjonalnie na innych ludziach, oczekując, że to oni zadbają o Ciebie. Jako żona może będziesz gotować codziennie obiady swojemu mężowi, ale w głębi serca będziesz cały czas myśleć, no dobra, ja tyle gotuję, tyle robię, sprzątam, piorę, nie wiadomo, a kiedy on w końcu zrobi coś dla mnie? Kiedy on w końcu zajmie się mną? Dlatego jest to tak ważne, żebyś Ty zadbał o siebie, o swoje potrzeby, o to, co dzieje się w Tobie, żebyś mógł innym dawać dobre rzeczy od siebie. Konkrety, jak to zrobić? Możesz dokonać zmiany w dwóch obszarach. Po pierwsze w tym, co myślisz, a po drugie w tym, co robisz. Króciutko o tych dwóch obszarach. Jakich zmian możesz dokonać w obszarze swoich myśli? To, jak się czujemy, jest bezpośrednio związane z tym, co myślimy. Jeżeli moje myśli non-stop dotyczą samych negatywnych i nieprzyjemnych rzeczy, jeżeli cały czas się zastanawiam, a czemu on mi nie pomógł, a czemu mój mąż tak się niefajnie zachowuje, a czemu cały czas ten autobus się spóźnia i ja non-stop w głowie mielę jakieś nieprzyjemne rzeczy, to siłą rzeczy będą ze mnie wypływały nieprzyjemne emocje. Możesz więc dokonać zmiany w tym, co myślisz. Wprowadzaj do swojej głowy jak najwięcej dobrych, ciepłych, pozytywnych myśli. Jak to zrobić? Możesz na przykład praktykować wdzięczność. To jest jeden z najlepszych sposobów na to, żeby odmienić swój sposób patrzenia na świat. Jak najczęściej dziękuj za to, co dzisiaj masz. Choćby to miała być ciepła woda w kranie. To naucz się widzieć dobre, pozytywne rzeczy, które codziennie Cię spotykają. Świadomie je zauważać, głośno o nich mówić albo je nawet gdzieś zapisywać. Praktykować wdzięczność na różne sposoby. W ten sposób będziesz powoli zmieniać swój sposób myślenia. Teraz drugi tor. Zmień to, co robisz. Możesz zaopiekować się sobą tak, jak opiekujesz się swoimi dziećmi. Jesteś uważna czy uważny na ich potrzeby, sprawdzasz, co się z nimi dzieje i podejmujesz różne działania, żeby dać im to, czego potrzebują, jeżeli uznasz, że jest to dla nich dobre i ważne. Tak samo postępuj wobec siebie. Zadbaj o swoje potrzeby w różnych obszarach. Potrzeby fizjologiczne, emocjonalne, społeczne, intelektualne, duchowe. Jesteśmy bardzo bogaci i jest naprawdę ogrom obszarów, którymi możesz się zająć. I wszystkie są ważne. Możesz się skupić w danym czasie na jednym z nich, żeby popracować troszeczkę może na przykład nad potrzebami duchowymi. Więcej czasu spędzić na czytaniu Pisma Świętego, na modlitwie, pójść na mszę świętą. Możesz się skupić na swoich potrzebach emocjonalnych, chociażby praktykując wdzięczność albo doceniając samego siebie czy samą siebie za te dobre rzeczy, które robisz. Możesz się skupić na tym, żeby zadbać o swoje potrzeby fizjologiczne. My kobiety mamy z tym duży problem, bo często odkładamy swoje potrzeby fizjologiczne na ostatni możliwy moment. Więc pij dużo wody, jedz dobre jedzenie, które dodaje Ci energii. To są proste rzeczy, które możesz wprowadzić w swoją codzienność, a które będą dokonywały bardzo konkretnych zmian w tym, jak się czujesz. Pamiętaj o tym, że jeżeli Ty czujesz się lepiej, no to od razu możesz dużo więcej dać innym ludziom. Więc jeżeli zależy Ci na dobrych relacjach z innymi, zadbaj najpierw o siebie. Dziękuję Ci za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku.